W polkowickim kinie odbyły się spektakle teatralne przygotowane przez aktorów amatorów z grupy terapeutycznej. Były one podsumowaniem czwartej edycji polkowickiej kampanii społecznej Inni, Obcy, Tacy Sami. Kampania realizowana jest już po raz czwarty i z roku na rok przynosi wymierne efekty, a zainteresowanie odbywającymi się w jej ramach zajęciami teatralnymi jest coraz większe. Rośnie także frekwencja podczas spektaklu teatralnego, będącego końcowym akcentem działań podejmowanych przez cały rok. W ramach kampanii funkcjonuje ośrodek pomocy psychologicznej, w którym na osoby potrzebujące pomocy czekają wykwalifikowani terapeuci. Prezentacje sceniczne przygotowali aktorzy amatorzy, którzy spotykają się z Katarzyną Kazimierczak, aktorką i psychoterapeutką. Dzięki warsztatom zdobywają umiejętności sceniczne, ale przede wszystkim stają się bardziej otwarci. Te zajęcia dają wiele zarówno uczestnikom, jak i prowadzącym. Każdy rok przynosi coś nowego, ale teraz mam wrażenie, że była taka spektakularna zmiana, bo rok temu z polkowickiej grupy tylko zagrała jedna osoba i właściwie opierały się te prezentacje, spektakle na grupie z Legnicy, a w tym roku już właściwie wszyscy uczestnicy grupy zdecydowali się wystąpić i to jest niezwykłe, że ktoś mówi jakiś czas temu na początku roku, że no nie, ja to nie, ja się wstydzę, ja nie umiem, a nagle się okazuje, że wychodzi, robi to świetnie i to chyba o to chodzi, o takie przełamywanie swojej słabości, nieśmiałości, swoich kompleksów. No i myślę, że to uczy takiego też autoprezentacji, że w życiu też mam wrażenie, że będzie można takie umiejętności wykorzystać, czyli jak mi na czymś zależy, to wychodzę i mówię, o co mi chodzi, to nie boję się powiedzieć swojego zdania, wyjawić swoich emocji, nie wiem, jak potrzeba. Dla osoby prowadzącej to też chyba taka największa nagroda, no bo z jednej strony zachęca się coraz większą grupę, a jeżeli już ci ludzie rzeczywiście decydują się na to, żeby wystąpić, co nie jest łatwe, no to też świadczy o tym, że pani się rozwija jako osoba prowadząca, skoro wcześniej był to niewielki odsetek, a teraz wszyscy. Tak, dla mnie to jest taka ogromna... Ja jestem takim raptusem trochę i jakby przy moim temperamencie i takim biegu, w którym żyję, to jest ogromna próba takiej pokory, spokoju, cierpliwości, żeby się zatrzymać na chwilę, spotkać i razem pójść w takim tempie, w jakim mogą inne osoby, prawda? I to jest też strasznie fajne spotkanie i takie, mnie to też czegoś uczy, że nieraz warto się zatrzymać na chwilę i no i wspólnie coś razem zrobić, że mnie osobiście to uczy, że jak się zatrzymam, to też z niektórymi mogę się spotkać, których mogę pominąć w tym takim biegu, który mam na co dzień. W środę mieliśmy okazję obejrzeć dwa wyśmienite spektakle dotykające problematyki uzależnień oraz przełamywania barier w komunikacji międzyludzkiej. Twórcą koncepcji przedstawień jest niepełnosprawna Magdalena Helmes, osoba niezwykle wrażliwa i utalentowana, która dzięki udziałowi w zajęciach grupy terapeutycznej stała się otwarta i uśmiechnięta. Ciężko jest zacząć mówić. To jest tak samo, to jest właśnie tak jak w mojej tej bajce było ten pierwszy krok. To się wszystko wiąże z pierwszym krokiem. Podjęłam decyzję, no podjąć decyzję było łatwo, wsiadłam i ja mówię, chcę się zmienić. No ale najtrudniejsze było wyjść z domu i zrobić ten pierwszy krok i coś tak naprawdę zrobić. Zrobić czyn, nie pozostać tylko na słowach. Było mi bardzo trudno, trochę mi to zajęło, ale co mi pomogło to na grupach rozmawianie. Naprawdę, kiedy zauważyłam coś, co dusiłam w sobie, pewien problem i jestem na grupie i nagle nie, odważę się i powiem to całej grupie, co mnie męczy. I się okazało, że jak ja powiedziałam to za pierwszym razem, to potem do domu wróciłam, potrafiłam z rodzicami o tym porozmawiać, to jakby po prostu coś się we mnie otworzyło. Jak ten pierwszy raz odważyłam się powiedzieć, to zauważyłam, że za każdym razem naprawdę idzie mi coraz lepiej. I na przykład, gdy nadszedł taki moment, gdzie troszkę źle się czułam i nie chciałam z nikim rozmawiać, było mi trudno. Bo jednak już się nauczyłam, że się zaczę rozmawiać o tych problemach i na przykład jak moja mama na mnie się patrzyła, no porozmawiaj ze mną, no, focha szczelić, wiadomo, nie będę nic mówić. Nie potrafiłam, same powiem szczerze, że im częściej rozmawiam o problemach, o takiej, tym łatwiej mi idzie. To naprawdę, jakby to powiedzieć, doświadczenie, to dużo pomaga. Przedstawienia nie tylko dotykały istotnych problemów i urzekały ocierającą się o profesjonalizm grą aktorską.
Były także niezwykle spójne w sensie przestrzenno-wizualnym. Doskonale dobrana scenografia, umiejętne operowanie światłem i cieniem świadczą o tym, że nad spektaklami pracowali ludzie o dużym wyczuciu i specyficznym, wyrafinowanym zmyśle estetycznym, doskonale rozumiejący sztukę. To jak najbardziej słuszne wnioski, bo za scenografię byli odpowiedzialni uczestnicy zajęć fotograficznych prowadzonych w ramach kampanii społecznej przez Zbigniewa Dawida. Warsztaty ogólnie są prowadzone na zasadzie opowiadania o fotografii, opowiadania o życiu, a dopiero później idą te elementy typowo techniczne. Też jest tak, że warsztaty się zaczęły fotograficzne od poznania tej istotnej, najważniejszej części fotografii, tylko od kamery obskury. Czyli słuchacze warsztatów zaczynali na początku od budowy swoich własnych aparatów. Pokazywałem, w jaki sposób można przetwarzać obraz, nie używając ani matryc cyfrowych, ani błon filmowych, tylko przez rysowanie. Wytłumaczyłem im, w jaki sposób też korzystali z takich kamer obskur malarze, artyści i starożytni. To wydaje mi się było takim pierwszym impulsem, gdzie ludzie zaczęli się interesować i gdzie zaczęliśmy nabierać do siebie więcej zaufania, bo jest tu potrzebny czas. Nie można nic zrobić tak pochopnie. No a potem w trakcie prowadzenia też warsztatów bardzo ważną rzeczą i istotną rzeczą jest, żeby też słuchać tych słuchaczy, czyli zamieniam się w pewnym momencie wchodzę w ich środowisko i wspólnie razem prowadzimy te warsztaty, czyli znika osoba prowadząca, wszyscy jesteśmy razem prowadzącymi i każdy coś nowego wnosi i okazuje się, że ludzie, którzy mają problemy psychiczne, rodzinne, w ogóle zaistnieniem gdzieś w społeczeństwie, są kapitalnym materiałem na to, żeby zostać wielkimi artystami. Wykorzystanie sztuki w terapii psychologicznej ma długą tradycję i jest bardzo skuteczne. Potwierdzają to osoby, które w ramach terapeutycznej sceny teatralnej uczestniczyły w przygotowaniu scenek. W tym roku po raz pierwszy wszyscy uczestnicy zajęć zdecydowali się wziąć udział w przedstawieniu, co należy uznać za wielki sukces. Współczesne czasy mają to do siebie, że generują coraz więcej zagrożeń. Większość ludzi żyje w stresie, który jest coraz trudniej rozładować. Stąd też ilość osób nie potrafiących sobie poradzić z licznymi problemami natury psychicznej rośnie. Nie każdy ma odwagę zwrócić się o pomoc do specjalistów. Takie działania jak te podejmowane w ramach kampanii Inni Obcy Tacy Sami sprawiają, że coraz więcej osób korzysta z niezbędnej do poradzenia sobie z problemami pomocy. Coraz więcej osób decyduje się na podjęcie terapii, decyduje się na podjęcie leczenia w poradni zdrowia psychicznego czy w poradni psychologicznej. I uważam, że to jest dobry trend. Nie można oceniać, że coraz więcej mamy osób chorych psychicznie, ale coraz więcej osób, które stwierdziło, że nie może sobie poradzić ze swoim życiem, z własnymi przeżyciami, emocjami, ze stanem zdrowia, decyduje się jednak na podjęcie leczenia czy też pomocy fachowców. Tak jest w całym kraju. U nas na pewno jest wiele miejsc, w których te osoby mogą taką pomoc uzyskać. Nie w każdym przypadku receptą jest lek, czyli farmakologia. W wielu przypadkach jest to terapia skojarzona, leki i terapia psychologiczna, czy też terapia tak jak my, którą my prowadzimy przez sztukę, przez teatr. Czasami można całą farmakopeję odłożyć leki i tylko skorzystać właśnie z tej terapii, której zadaniem jest właśnie poprawa stanu psychicznego naszych pacjentów, naszych uczestników. Ten program, który realizujemy przez cały rok, to program promujący zdrowie psychiczne. Jest to program na rzecz zdrowia psychicznego. 3 lata temu, w pierwszym roku działania tego projektu, prowadziliśmy taką bardzo szeroką kampanię informacyjną, kampanię społeczną pod hasłem Inni Obcy Tacy Sami. Wtedy pojawiły się billboardy w mieście zwiastujące tę kampanię. W ostatnich 2 latach już przystąpiliśmy do takich intensywnych działań terapeutycznych. I nawet w tej grupie naszych aktorów, amatorów, widzimy efekty tej pracy terapeutycznej. Odwaga, zdecydowanie, okazanie swojego ja poprzez to,
że w dniu dzisiejszym wyszli na scenę w obecności ponad 100 osób, około 150 osób. To jest znak na to, że te osoby, które były wcześniej bardzo często zamknięte, dotknięte różnymi problemami, potrafią wyjść ze skorupy, pokazać się, zachęcić innych do działania i pokazać sobą, że mają wiele do powiedzenia, że są nie inni, nie obcy, tylko są tacy sami. W tym roku kampania była realizowana po raz czwarty z rzędu. Przynosi wymierne efekty, więc będzie kontynuowana także w nadchodzącym roku 2015. W budżecie gminy Polkowice zaplanowane są pieniążki na kontynuację tego programu w roku następnym. Także na pewno warsztaty teatralne, czyli ta terapia przez sztukę będzie kontynuowana oraz inne działania, które już rozpoczęliśmy w tym roku, które wymagają kontynuacji, żeby osiągnąć określone zadania, określone cele, też będą realizowane. Radzenie sobie z problemami psychicznymi nie jest łatwe. Realizacja takich przedsięwzięć jak Polkowicka Kampania Społeczna Inni Obcy, Tacy Sami pomaga w znalezieniu specjalistycznej pomocy, która często jest niezbędna do tego, by normalnie funkcjonować we współczesnym świecie.